Jest bardzo ważne, abyś wiedział, co wydarzy się 1 lipca 2024 roku w Watykanie, ponieważ papież Franciszek wreszcie wygłosi długo oczekiwane ogłoszenie. To ogłoszenie dotyczy chłopca o imieniu Carlo Acutis. Słyszałeś o nim? Jeśli jesteś pobożnym chrześcijaninem, jestem pewien, że tak. Ale jeśli nie, pozwól, że wyjaśnię. Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie i dorastał w Mediolanie we Włoszech. Był młodym człowiekiem jak wielu innych. Pasjonował się komputerami, uprawiał sporty, kochał zwierzęta i życie we wszystkich jego formach. Carlo dorastał w rodzinie dobrze sytuowanej finansowo, ale duchowo ubogiej. Jego matka Antonia rzadko praktykowała religię. Jednak Carlo miał coś wyjątkowego. Swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i oddanie Eucharystii. Boża opatrzność nigdy nie zawodzi i wysłała polską nianię o imieniu Beata, aby opiekowała się Carlo. To ona nauczyła go podstaw wiary katolickiej. Mając zaledwie 3,5 roku, Carlo już wykazywał duże zainteresowanie sprawami bożymi, zadając głębokie pytania, na które jego matka nie potrafiła odpowiedzieć. Wtedy Antonia zaczęła studiować i wróciła do praktykowania wiary katolickiej, aby pomóc Carlo. Jak sama powiedziała, Carlo był dla niej zbawicielem. Od najmłodszych lat Carlo rozwijał silne oddanie Eucharystii i Matce Bożej. Odwiedził sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach i poświęcił się jej. W wieku 7 lat przekonał swoich rodziców i kapłana o swojej duchowej dojrzałości do przyjęcia pierwszej komunii, która miała miejsce w żeńskim klasztorze w Mediolanie. Jego wiara nie była tylko praktyką religijną, ale prawdziwą pasją, głęboką miłością do Jezusa w Eucharystii. Carlo zwykł mówić: Eucharystia jest moją drogą do nieba. I to na tej drodze podążał, zdobywając serca wielu swoim świadectwem. Między innymi Carlo uwielbiał komputery i wykorzystał swój talent do stworzenia wirtualnej wystawy na temat cudów eucharystycznych. Ta wystawa podróżowała po całym świecie, poruszając wiele serc i zbliżając niezliczoną liczbę osób do Chrystusa. Jego oddanie Eucharystii naznaczyło jego życie i nawet w krytycznych warunkach, głęboko dotknięty smutną chorobą, powiedział swojej matce, że po jego śmierci będą miały miejsce cuda eucharystyczne. I tak się stało. Niezwykłe przypadki zostały zgłoszone w Polsce i innych częściach świata, potwierdzając jego słowa. Ponadto poświęcił się ewangelizacji w internecie, tworząc strony internetowe dla parafii i promując wiarę katolicką online, stając się znany jako pierwszy święty YouTuber. 2 miesiące przed śmiercią Carlo miał przeczucie o swoim odejściu, zarejestrowane na wideo, w którym wspominał, że jest przeznaczony do śmierci. Po złapaniu grypy, która później okazała się rakiem, przyjął swoją chorobę z pogodą ducha, oferując swoje cierpienia za papieża Benedykta XVI i Kościół. Jego niezachwiana wiara podczas ostatnich dni w szpitalu zrobiła wrażenie na wszystkich, w tym na jego rodzinie i personelu medycznym. Carlo zmarł 12 października 2006 roku w wieku 15 lat na ostrą białaczkę. Był to bardzo smutny i wzruszający moment. Jego pogrzeb zgromadził wiele osób, w tym tych, których dotknął swoją wiarą i miłością. Ale jego śmierć nie była końcem jego misji. Przeciwnie, była początkiem duchowego dziedzictwa, które nadal rośnie i rozprzestrzenia się na całym świecie. Jego ciało spoczywa w sanktuarium obnażenia w Asyżu, zgodnie z jego życzeniem, na ziemi świętego Franciszka, miejscu, które teraz gości tysiące pielgrzymów z całego świata, pragnących poznać i modlić się przy grobie Carlo Acutis. W kwietniu 2019 roku jego ciało zostało ekshumowane i znaleziono je nienaruszone, co jest znakiem jego świętości. Ale co się wydarzy pierwszego dnia następnego miesiąca? 8 lipca odbędzie się wydarzenie, które zgromadzi papieża i kardynałów w sali klementyńskiej w Pałacu Apostolskim na Watykanie w celu zatwierdzenia kanonizacji kilku błogosławionych. Tego dnia papież Franciszek ogłosi datę, kiedy błogosławiony Carlo Acutis zostanie ogłoszony świętym. Papież Franciszek oficjalnie uznał Carlo Acutisa za pierwszego świętego z pokolenia milenialsów, świętego, który żył w naszym świecie ze wszystkimi jego wyzwaniami i możliwościami. To
to będzie historyczny moment dla Kościoła katolickiego, oficjalnie uznając świętość młodego człowieka, który żył w sposób wzorowy. Antonia, matka Carlo, ujawniła swoje niedawne marzenie, w którym święty Franciszek z Asyżu powiedział jej, że jej syn, Carlo, zajmuje jedno z najwyższych miejsc w niebie. To marzenie również ujawniło, że po jego kanonizacji pojawi się nowe pokolenie świętych. To objawienie niesie ze sobą przesłanie nadziei i motywacji, szczególnie w trudnych czasach, z którymi zmaga się świat. Czy dostrzegasz błogosławieństwo, które otrzymamy? To mnie bardzo wzrusza. Ale co umożliwia kanonizację Carlo? Jaki cud pozwolił na ten decydujący krok? Cudów, które miały miejsce po jego śmierci, jest wiele i miały miejsce na całym świecie. Jednak Kościół ma rygorystyczne procedury, aby ustalić ich prawdziwość. Aby uznać coś za cud, uzdrowienie musi być natychmiastowe, kompletne, trwałe i naukowo niewytłumaczalne. Pierwszy cud uznany przez Kościół dotyczy niezwykłego uzdrowienia, które miało miejsce w Brazylii. Chłopiec dotknięty rzadką i poważną chorobą trzustki został uznany przez lekarzy za nieuleczalnie chorego. Rodzina chłopca, oddana Carlo Acutis, zaczęła modlić się o jego wstawiennictwo. Wbrew wszelkim przewidywaniom chłopiec całkowicie wyzdrowiał, pozostawiając lekarzy bez naukowego wyjaśnienia. Ten cud został uznany przez Kościół za autentyczny, co przyczyniło się do procesu beatyfikacji Carlo. Teraz został oficjalnie uznany drugi cud, otwierając drogę do kanonizacji Carlo Acutis. Ten drugi cud dotyczy młodej dziewczyny z Kostaryki, studentki we Włoszech. Dziewczyna brała udział w poważnym wypadku rowerowym, doznając urazu głowy, który pozostawił ją w stanie krytycznym. Lekarze nie dawali jej żadnych szans, ale matka dziewczyny uchwyciła się wiary i modlitwy. Udała się na pielgrzymkę do Asyżu i z wiarą wzywała wstawiennictwa Carlo Acutis. I cud się wydarzył. Dziewczyna, wbrew wszelkim oczekiwaniom, całkowicie wyzdrowiała, świadcząc o mocy wstawiennictwa młodego błogosławionego i pozostawiając lekarzy bez naukowego wyjaśnienia. Papież Franciszek oficjalnie uznał ten drugi cud i Carlo wkrótce zostanie ogłoszony świętym. Ten młody człowiek, który przeżył krótkie, ale intensywne życie pełne miłości do Boga i bliźniego, zostanie ogłoszony świętym, przechodząc od lokalnej czci, właściwej dla statusu błogosławionego, do powszechnej czci, charakterystycznej dla kanonizowanych świętych. Ale historia Carlo Acutisa nie składa się tylko z cudów. Pozostawił nam głęboką lekcję. Carlo, swoim zwykłym życiem, nauczył, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla nielicznych wybranych, ale jest drogą otwartą dla wszystkich, młodych i starszych. Pokazał, że nawet w naszych czasach, naznaczonych wieloma wyzwaniami i trudnościami, możliwe jest życie pełne wiary i miłości. Carlo przypomina nam, że miłość do Eucharystii może przekształcić nasze życie, czyniąc nas radosnymi świadkami obecności Chrystusa na świecie i że prawdziwa wolność i prawdziwa radość tkwią w życiu zgodnie z miłością Bożą. Carlo Acutis przeżywał każdą fazę swojego życia tak, jakby biegł do nieba. Jego życie, choć krótkie, było niezwykle intensywne, stając się błyszczącym przykładem tego, jak wiara może być przeżywana w sposób radykalny i angażujący. Jego pasja do Eucharystii, miłość do bliźniego i zdolność dostrzegania piękna Boga we wszystkim uczyniły go wzorem dla nas wszystkich. Dziś, wchodząc do sanktuarium w Asyżu, można podziwiać obraz przedstawiający Carlo obok świętego Franciszka. Obaj swoim życiem pokazują nam serce ewangelicznego przesłania, Boga miłości, który nie waha się zrzucić swojej chwały, aby stać się jednym z nas. Święty Franciszek zrzekł się swoich materialnych bogactw, aby podążać za Chrystusem ubogim i ukrzyżowanym. Carlo, pozbawiony swojego młodego życia przez chorobę, uczy nas, że prawdziwe bogactwo tkwi w miłości Bożej. Carlo, młody influencer Boga, potrafił wykorzystać technologię do rozpowszechniania przesłania Ewangelii, pokazując, jak wiara może być zintegrowana i wykorzystywać nowe narzędzia komunikacji, które używamy na co dzień, i pozostawił nam ważne przesłanie, którego żaden z nas nie może ignorować. Święte życie jest możliwe nawet dzisiaj i jest w zasięgu każdego. My również możemy stać się świetlanymi świadkami miłości Boga na świecie. Potwierdził, że możliwe jest życie święte,
nawet w nowoczesnych i technologicznych czasach. Niech przykład Carlo pomoże nam stawić czoła codziennemu życiu z wiarą i miłością. Amen.